To jest harfa laserowa, harfa, w której struny zastąpione są strumieniami lasera. Do każdego strumienia jest ich 43. Jest przypisany konkretny dźwięk, nagrany z rzeczywistej harfy i po prostu przez przerwanie strumienia lasera udajemy, że pobudzamy strunę do drgania i zyskujemy dźwięk. Poruszamy palcem przez laser i on działa jak klawisz w pianinie, fortepianie czy keyboardzie. Harfa ma skalę diatoniczną, czyli ten dźwięk powtarza się co cały ton. Normalnie w fortepianie jest skala chromatyczna, czyli co pół tonu. No i tak jak ja na co dzień gram na pianinie, no to tutaj na tej harfie jest trochę trudniej, bo nie ma tych wszystkich dźwięków, a światła jest jakby dokładnie taka sama, jakbym poruszała palcami po prostu w powietrzu. Jak jest ciemniej i kiedy powietrze... Kiedy pomieszczenie jest zadymione, no to widać tą wiązkę, więc jest łatwiej na tym grać. Jak jest jaśniej, no to ta czułość tej harfy jest też nieco mniejsza, więc jest trochę trudniej. Twórcą tego instrumentu jest Studenckie Koło Naukowe Fizyków Fusion. Był to projekt naukowy, który realizowaliśmy w 2019 roku. Chcieliśmy udowodnić, że można fajnie połączyć lasery i dźwięk, wykorzystać wiele zjawisk fizycznych oraz po prostu zrobić projekt naukowy, który będzie fajny i ciekawy.